Ja strzeliłeś bramkę w meczu z Górnikiem. Ale my taki mecz 2-1 u siebie wygraliśmy. Bodajże Krzysiu Bizacki mi dogrywał, strzeliłem bramkę. Wygraliśmy 2-1. To był chyba ostatni mecz. Roku nie sezonu, pamiętam, przepraszam. Sezonu 90. Chyba. Sezonu 98. Nie wiem, nie pamiętam, naprawdę no, nie pamiętam. No wiem, że wtedy Włogar jeszcze grał w ruchu. No, jeszcze pamiętny mecz, którym wspominają też dziennikarze, gdzie wygraliśmy w dziesiątkę na Górniku. I tam kraty kopały. Mariusz i Marcin Barszyński zostali zawieszeni. Wiadomo, co no, było sędzią. No ale dwa do jednego. Jakub Wierzchowski, czerwona kartka. No, bodajże w 19 minucie. Niby Paluszek zrobił karnego, a potem strzelił na 2-1 bodajże. Tak. Jeszcze to pamiętam. No a jutro, jeśli będziesz miał czas, no to możesz sobie posłuchać wywiadu Grzegorza Milko na Radiu Wnet, też bohaterem tamtego meczu po stronie Górnika, Adamem Kąpałą. Zada się, nie? No, właśnie on wtedy też grał, nie? Jeszcze te też jedna z tych standardowych postaci tych wielkich meczów Górnika z ruchem, czy ruchu z Górnikiem, nie? Tak jest, dokładnie. Co byś chciał przekazać kibicom ruchu, jaki dzisiaj typuje wynik? No jaki typuje? No musimy w końcu wygrać ten mecz. Wiem, że każdy mecz jest inny. Każdy mecz innymi prawami się toczy, ale to są derby. A w derbach myślę, że nasi chłopcy się zmobilizują, bo to by były bezcenne punkty w walce o utrzymanie, bo tak trzeba powiedzieć. Myślę, że tym 3-0 z Piastem ruch odczarował ten kocioł czarownicy. Teraz będą same zwycięskie mecze. Tylko mamy bardzo ciężkie mecze, ale ja liczę na to, że się odblokujemy i ekstra klasa zostanie w Chorzowie. Ja dziękuję Tobie za podzielenie się swoją opinią i wspomnieniami z meczu. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam.